Jak pan ocenia obecne negocjacje dotyczące tarcz antyrakietowych? Znaczy, jesteśmy w trakcie negocjacji. Miejmy nadzieję, że zakończą się one sukcesem. W tym znaczeniu, że obie strony spotkają się w pół drogi i powiedzą, że doszły do porozumienia. Z punktu widzenia interesów Polski to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. To może pan mieć jakieś przynajmniej dwa powody, dla których jest to bardzo ważne dla Polski? Dlatego, że po pierwsze włącza Polskę w system obrony terytorium amerykańskiego, co powoduje, że stajemy się przez to ważniejsi dla bezpieczeństwa amerykańskiego niż do tej pory. Po drugie, doświadczenia krajów, które mają na swoim terytorium tego rodzaju, czy w ogóle instalacje wojskowe, czy bazy amerykańskie, te kraje odgrywają istotną rolę w samej strukturze NATO. To widać po na przykład Włochach, po Niemczech, że to jest taka inwestycja w przyszłość. Jeżeli na przykład Włosi mają mają na swoim terytorium bazę, jedną taką dużą bazę, no to okazuje się, że pozycja w strukturach decyzyjnych NATO, mówię o wojskowych strukturach, Włochów jest znacznie większa niż to wynika z ich potencjału militarnego. Znaczy, to jest no coś, co tutaj można powiedzieć jedną zasadę, że to jest inwestycja na przyszłość, która nie daje od razu efektów, ale daje po jakimś czasie. Czyli skoro Radosław Sikorski gratulował Czechom, także podpisali umowę, że się zgodzili, czy to może znaczyć, że długo tak, że Polsce będą gratulowali Czesi, że my jeszcze zgłosiliśmy? Mam taką nadzieję. Czy uważa pan, że powinna się jakaś debata obecnie odbyć na temat obecnego stanu rzeczy? Myślę, że w trakcie negocjacji jest to, nie byłoby to dobre rozwiązanie. Dobrym rozwiązaniem byłoby to, ażeby premier co jakiś czas zapraszał przedstawicieli na przykład klubów parlamentarnych, na którym to spotkaniu przedstawiałby informacje o przebiegu negocjacji, o stanowisku polskiej strony, o możliwości, o realizacji możliwych realizacji ze strony drugiej, bo to są rzeczy po części, czy w dużej części konfidencjonalne. No, omawianie ich na forum publicznym na tym etapie byłoby przedwczesne.